Czwarta edycja Kęckich Nocy Rockowych dobiegła końca. Finał odbył się 27 września podczas kęckiego pożegnania lata przed Domem Kultury. Tegoroczne bitwy, które toczyły się przez ostatnie dwa miesiące, wygrał krakowski zespół Pozytyw. Wyróżniono także Cold Calculated z Oświęcimia. Gościem specjalnym oraz przewodniczącym jury był Marek Piekarczyk. Zostałem zaproszony do takich zajęć. Z przyjemnością śpiewam, ale to jury to męczące zajęcie, ale to taki prezent. Poziom określają najlepsi i najgorsi. Czyli oni tworzą jakby taki wyznacznik tego, co reprezentuje ten festiwal. I nie wiem jeszcze tego. Na końcu będę mógł to powiedzieć. Naprawdę, to nie jest droczenie się, tylko to jest... Ja po prostu nie chcę kłamać ani nic wyrykować. Trudno sobie wyobrazić Kęty bez kolejnego rokowania w przyszłym roku. Także to myślę, że jest fajna tradycja, fajna inicjatywa i zespoły, które przyjeżdżają z całej Polski. Rekordzista dojechał do nas kiedyś z Gdańska, więc to świadczy o tym, że jest marka. No i przede wszystkim dzisiaj, jak już mówimy o marce, no to Marek Piekarczyk. Także juror wyjątkowo surowy, ale... poparte to jest scenicznym doświadczeniem i niekwestionowana gwiazda. Zawsze są jakieś początki. Rzeczywiście, kiedy Piotrek przyszedł z informacją, że jest taki zespół jak jego zespół, bo wtedy był wokalistą, i że takich zespołów jest więcej, właśnie wtedy zapytałem go, czy jest w stanie zebrać takie zespoły i czy są w stanie oni się tu zaprezentować. Powiedział, że się postara. I rzeczywiście od tego się zaczęło, że z garaży, czy że tak powiem z podwórek, zeszły do nas najbliższe zespoły, było wtedy ich 12. Dziś mamy ich na eliminacjach 50 i dlatego dzisiaj 8 jest w finale. To rzeczywiście dlatego odważyliśmy się zaprosić Marka Piekarczyka do naszego jury, bo po 3 latach Kęckich Nocy Rockowych osiągnęliśmy pewien poziom, który nie wstydzimy się pokazać takim ludziom jak właśnie twórca TSA i jego przebojów. No ja czuję wielką ulgę, dlatego że przed tym konkursem była u nas załamka trochę, że nic się nie dzieje, że w ogóle, że porażka i tak dalej. No a teraz nagrywamy sobie demo nowe, może jakieś klipy porobimy i będzie super. No radość, tyle. Mamy sporo nowych numerów i marzy nam się, żeby je nagrać, bo to są numery, które jakby opowiadają o nas, no generalnie. Lubimy je grać, no a chyba tak powinno być, prawda? Że się wybiera te numery, które się lubi grać, a nie te, które nas denerwują, prawda? Takie jest moje zdanie. Celem przeglądu KNR od jego pierwszej edycji jest prezentacja twórczości początkujących wykonawców szerszej publiczności. Konfrontacja twórczości młodych artystów z oceną publiczności oraz jury. W tym roku w eliminacjach wystartowało 16 zespołów, z czego do finału zakwalifikowało się 8 kapel. Hedonizm, Pozytyw, Przystanek Alaska, Rowhey, Factory of Blues, Cold Calculated, Bluzka oraz Taka Woda. Występy oceniało jury, w którego składzie znaleźli się wspomniany wcześniej Marek Piekarczyk, Wojciech Mreńca, skarbnik gminy Kęty, dyrektor Domu Kultury Krzysztof Balawender, Remigiusz Chatka, dyrektor ogniska muzycznego w Kętach, Marcin Stypuła z zespołu Dead Notice, laureat ubiegłorocznych Kęckich Nocy Rockowych oraz Piotr Wróbel, wokalista grupy Akurat. Każdy taki występ to była mega przygoda i... Na pewno łatwiej pozostają w pamięci niż późniejsze dziesiątki koncertów. A jeśli chodzi o to, co jest ważne, to na pewno dla mnie jest ważne łamanie pewnych schematów i po prostu oryginalność dla mnie jest ważna. Jeżeli słyszę, że ktoś jakby włożył kawałek siebie w swoją muzykę, a nie tylko jakby skopiował swoich idoli, to wtedy jakby ma u mnie dużego plusa. Sobotnią imprezę zakończył koncert Marka Piekarczyka. Moje piosenki i piosenki z płyty Źródło, czyli piosenki polskich artystów sprzed lat. Nie będziemy stali w glorii z gitarami w rękach. Od 15 września odbywały się w gminie Kęty zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego w swoich miejscowościach. Ostatnie z nich miało miejsce w niedzielne przedpołudnie 28 września w Bulowicach. To zupełnie nowa inicjatywa. Nigdy wcześniej na terenie gminy Kęty nie funkcjonował Fundusz Sołecki.
uchwała Rady Miejskiej z marca tego roku pozwoliła na przymierzenie się do funduszu na rok 2015. 6 zebrań, dzisiaj ostatnie 6, 140 tysięcy do rozdzielenia. W zaokrągleniu 23 tysiące na sołectwo, bez względu na jego wielkość. To inicjatywa, która z dodatkowego źródła pozwala na zabezpieczenie środków, bo niezależnie od środków przeznaczonych w budżecie, niezależnie od środków do dyspozycji Rady Sołeckiej oraz budżetu obywatelskiego, Fundusz Sołecki jest dodatkowym źródłem finansowania i zabezpieczenia ważnych potrzeb Sołec na terenie gminy. Fundusz Sołecki, jak wcześniej mówiłem, nazywa się tak naprawdę Funduszem Aktywizacji Społecznej. On ma właśnie to na celu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj do wniosku, które zgłoszę ja w imieniu Rady Sołeckiej, pojawią się także inne wnioski mieszkańców i w głosowaniu zdecydujemy. I taką bym miał nadzieję, że w przyszłych latach ta aktywizacja będzie większa i ludzi będzie więcej zainteresowanych. Jest to pierwszy rok, a więc wszystko co nowe, no zawsze budzi jakąś niepewność, może niedowierzanie, ale myślę, że to jest dobry kierunek i należy go kontynuować. Fundusz Sołecki to środki, które z reguły mieszkańcy przeznaczają na rewitalizację centrów swoich miejscowości. Trzydziestego września w Urzędzie Gminy w Kętach obradował Gminny Zespół do Spraw Konsultacji Budżetu Obywatelskiego, do którego zadań należało wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego, zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań oraz sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego. Dziś obraduje Gminny Zespół do Spraw Konsultacji Budżetu Obywatelskiego. Został on powołany zarządzeniem burmistrza gminy Kęty i osoby, które wchodzą w skład zespołu, będą podejmowały decyzje o poddawaniu bądź niepoddawaniu pod głosowanie mieszkańców tych zadań, które zostały w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców naszej gminy zgłoszone. Łącznie mieszkańcy naszej gminy zgłosili 86 propozycji zadań. 84 propozycje będą poddane pod głosowanie. Dwie niestety nie były zgodne z zarządzeniem burmistrza i wymogów formalnych nie spełniły, więc pod głosowanie nie będą mogły zostać poddane. Zespół podjął uchwały o poddaniu pod głosowanie mieszkańców gminy Kęty 84 propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie, które rozpocznie się 4 października i potrwa do 20 października do godziny 24. Głosy na poszczególne wnioski będzie można, podobnie jak w ubiegłym roku, oddawać na formularzach papierowych, które będą dostępne we wszystkich szkołach na terenie całej gminy, w Domu Kultury w Kętach, w Ośrodku Sportu i Rekreacji i w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.budżetobywatelski.kenty.pl, gdzie znajdują się również wszystkie inne informacje dotyczące budżetu obywatelskiego. W niedzielę 28 września Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty 21 po raz kolejny zaprosiło wszystkich sympatyków piłki nożnej na Young Football Cup. Była to już 5. edycja turnieju, w którym zwyciężyli zawodnicy szkółki piłkarskiej MIG-21. Ta drużyna powstała w roku 2009, ja wtedy byłem prezesem stowarzyszenia. Powstawała w zupełnie innych realiach. Powstawała na gruzach poprzedniego hejnału, który praktycznie sięgał dna. W tej chwili mamy zupełnie inną sytuację. Z jednej strony odradzający się hejnał, mnóstwo drużyn grających, seniorzy wrócili do B-klasy, ale z drugiej strony mamy także MIG, który od 5 lat trenuje, wypuścił już 2 roczniki absolwentów, którzy grają w bardzo różnych drużynach, od Bielska począwszy, a skończywszy na różnych drużynach w gminie Kęty. Więc ta piłka na poziomie Żaków rośnie w siłę i to jest dobry prognostyk na przyszłość. No tak, drużyna MIG-u jest mocną drużyną, powiedzmy tak bardzo dyplomatycznie, i praktycznie ma już znaczące sukcesy. Cały czas nas przybywa, trenujemy trochę w powiększonym składzie. Jednocześnie jeśli słuchają, czy będą słuchać nas rodzice, to serdecznie zapraszamy do trenowania razem z nami. Pan Staszek Waluś i Sebastian Smolarek, porządni fachowcy, naprawdę duża klasa, i oddajecie Państwo swoje pociechy w dobre ręce. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięskie drużyny puchary i nagrody. Zawody odbywają się co roku i są okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale również do spędzenia miło czasu całymi rodzinami.